Witajcie w kolejnym vlogu. Jest sobota, godzina 15:30. Będziemy się niedługo zbierać. Ogólnie poranek był taki całkiem aktywny. Zrobiłam pranie, jeszcze słychać pewnie kolejne. Upiekłam ciasto. Teraz będę robić... No obiad to nie do końca, bo jedziemy na grilla, ale coś takiego, żeby jeszcze przekąsić, żeby nie jechać na głodniaka. No i co? No i idziemy na właśnie urodziny do Piotrka. Nie wiem, czy będę tam coś nagrywać w zasadzie, bo no zapowiada się, że to będzie taki mocno zakrapiany wieczór. Ale jak wyjdzie, to się okaże. Może coś tam ciekawego będzie do pokazania. Jutro też zapowiada się fajny dzień. Myślę, że odwiedzimy moją ciocię. Ona mieszka w Radzyminie, a tam co roku z okazji 15 sierpnia w weekend są różnego rodzaju atrakcje. Więc myślę, że się tam wybierzemy, bo będzie koncert Smolastego. I w ogóle muszę zgooglać, bo kolejnego dnia gra zespół Demono. I zastanawiam się, czy to będzie to Demono, w którym śpiewa mój Tomasz, w sensie, że mój nauczyciel śpiewu. Czy ktoś inny? Bo jeżeli tak, no to myślę, że byłoby mu miło, gdyby gdzieś tam spod sceny na zwyczaju. No. Pokażę wam ciasto, biorę się za przygotowanie takiej pizzuni na szybko. W ogóle, o, mam nowe paznokcie, takie cutie są. O, złapało. Takie w serduszka. Zaryzykowałam z tym niebieskim, bo wiecie, z takimi kolorami to jest tak, że one potem nam się nudzą i nas drażnią. Póki co chodzę z nimi tydzień, jestem zadowolona. Chociaż, no, już trochę odliczam, aż się zmienię. No. Potem się jeszcze ogarnę, żeby nie straszyć. Teraz mam jeszcze mokry łeb. No. To pokażę wam to ciasto. Kryje się tutaj, jeszcze ciepłe. Już próbowałam, bo to jest szarlotka. Ja szarlotkę zawsze robię według przepisu babci. To znaczy, że tylko z użyciem takich jabłek jak Złota Areneta. I to są naprawdę kozackie jabłka do szarlotki, dlatego że jakby nie są wodniste, więc bardzo ładnie się zachowują w cieście. Natomiast teraz spróbowaliśmy, bo właśnie od Piotrka, do którego jedziemy też dzisiaj, w czwartek zabraliśmy jabłuszka, bo ma drzewo, na którym właśnie rosną papierówki. Wczoraj robiłam pierwsze podejście do szarlotki, zawioziłam ją do teściów, bo są też tam dziadkowie. I przyznam, że to nie było zbyt udane podejście, w sensie ciasto samo w sobie wyszło bardzo smaczne. Natomiast jabłka puściły mi bardzo dużo wody. Teraz byłam już trochę mądrzejsza i dałam tych jabłek po prostu mniej. I wygląda to nie najgorzej. No, ale wracając do ciasta, no to właśnie teraz już dałam tych jabłek trochę mniej. Też tak, wiecie, wybierałam, bo ogólnie ja jabłka do szarlotki próżę. I to się z tego robi taki lekki czemik. I teraz wybierałam tak, żeby dać jak najwięcej tych jabłek w kawałkach, żeby właśnie tego czemu tam nie dawać dużo, żeby on mi nie puszczał wody. I ten eksperyment był dużo bardziej udany. No. A tutaj przygotowany już placek z Biedronki i zjemy z Andrzejkiem na pół taką pizzunię na szybko. Widzę, że trochę wygląda creepy ilość tego chili. Jest go dużo, ale jest go dużo tylko po tej stronie, bo zjemy z Andrzejkiem pizzkę na pół, jemu bym tego nie zrobiła. Ja uwielbiam płatki chili we wszystkim. Także no... Nie jest to mądre, bo to odbija się czasem na mojej cerze, ale... Coś trzeba mieć z tego życia. Dlaczego nie dobre jedzenie? Bazylia. Bazylię też uwielbiam. W ogóle te włoskie przyprawy bardzo lubię i mogłabym dodawać do wszystkiego. No i teraz oregano. W ogóle patrzcie, jakie mam duże opakowanie i już prawie tu nic nie ma. Muszę sobie zamówić. Szynka prosciutto i na to pójdzie ser grana padano. Nie mam co prawda pomidorków i rukoli. No, ale musimy to przeżyć. Wszystkie rzeczy na pizzę mam w ogóle z Biedronki. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Już miałam wsiadać do samochodu i przypomniałam sobie, że przecież nie zjadłam mojego ciasta. Nie bez powodu. Je piekłam. O Boże. Środka jestem.
Jestem z ciastem. Powiedzcie mi, czy wy wychodząc z domu mówicie jakieś głupie słowo? Ja zawsze łapię za klamkę i mówię pomidor, żebym się potem nie musiała zastanawiać, czy zamknęłam drzwi. Tak, ale powiedziałam pomidor, więc nie muszę wracać na górę. Biorę ciasto i idę. Szczerze mówiąc, myślałam, że ja będę prowadzić auto w tą stronę, bo będę też wracać, ale mam niedoczas. A ja jeżdżę jak środka. W sensie, no wolniej po prostu. Dokładnie. Więc... więc lepiej, żeby prowadził Andrzej. Dojedziemy trochę sprawniej. No, siedzę sobie z ciastem. Sytuacja pod kontrolą. Andrzej pomógł mi wsiąść. No i co? I jedziemy do Piotrunia. Andrzej tankuje, żebym potem nie musiała tego robić wieczorem. Ale powiem wam, że jestem w szoku, bo zrobiliśmy dużo kilometrów i byłam przekonana, że jakby jadąc tutaj będzie problem w sensie takim, że będziemy musieli się jakoś szybko dotankowywać. Natomiast jesteśmy już prawie na miejscu, prawie u Piotrka, a tak naprawdę jeszcze moglibyśmy jechać. No i Andrzej to sprawdził, okazało się, że jak ja jak tak spokojnie jeszcze, to pozytywnie wpływam na wyniki naszego spalania. Także trochę tych kilometrów udało się wykręcić. No. I dzisiaj też po raz pierwszy od bardzo dawna Andrzej będzie zażywał napojów alkoholowych. Ja mam w bagażniku przygotowane piwko zero. No i ja będę wracać wieczorkiem do domu. Oswajałam się trochę z samochodem, poza tym, co widzieliście w poprzednim vlogu, też trochę starałam się jeździć. Andrzej mnie pilnował, żebym z tego samochodu korzystała. Także już jest trochę lepiej, natomiast w dalszym ciągu mam problem z jakimś takim wyczuciem, jeżeli chodzi o obiegi, o ich zmianę. A przede wszystkim, jeżeli chodzi o ruszanie. Wkurza mnie to, że ruszam tak powoli, wiecie, wszyscy wokół mnie robią to tak sprawnie, a ja tak sobie powolutku, powolutku. No ale cóż, wszystkiego trzeba się nauczyć. Prawda, Andrzeju? No. Trzeba się wszystkiego nauczyć. Tak, mówiłam o tym, że spalanie spadło i że strasznie wolno ruszam. Ale nie, moim zdaniem nie jest źle. Naprawdę, no trochę praktyki i tyle. Tak. Już prawie jesteśmy na miejscu, zobaczymy, czy coś nagram. Nie chciałabym też, wiecie, wprawiać w dyskomfort pozostałych gości. Więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że uda mi się coś przemycić. Więc tak, mamy niedzielę. Jesteśmy w Radzyminie. Dzisiaj są tu obchodzone rocznica Bitwy Warszawskiej, tak? Coś takiego, jakby wiecie, jak jest w innych miastach, to są jakieś dni miasta. Czyli wiecie, są różnego rodzaju atrakcje, pokazy motocyklowe będą. No i właśnie jesteśmy u cioci, zjedliśmy już obiad i teraz się zbieramy, żeby iść i zobaczyć, co takiego się na mieście dzieje. Ktoś chyba petardą strzelił. Wieczorem będą fajerwerki. Tak, wieczorem będą fajerwerki, będą jakieś koncerty, będzie smolasty. Ale głównie to jest jutro, bo to jest chyba rocznica jest na 15 sierpnia, wypada. Tak, tak, tak. No, jutro będzie Dymono i z tego co patrzyłam, to jest właśnie te Dymono, w którym śpiewa mój Tomasz. Tak. Więc zobaczymy póki co. Zbieramy się i pójdziemy pewnie też na lody. No i mają być te pokazy, więc może coś nagram, jak się dopcham, bo zawsze jest na tym tłum ludzi. Andrzej się chowa wśród kwiatków. Co? Mówię, że chowasz się wśród kwiatków. Nagrywasz? Pięknie wyglądają takie kwiatki. Ale też... ale też jest potem pełno robaczków przy takich kwiatkach. I płatki opadają. No.